zauważyłem dziwny, świetlisty obiekt na niebie, który kierował się w stronę kul Kobylej Woli. No i po prostu się wróciłem. Byłem zdziwiony tym, co zobaczyłem, bo gdy ten obiekt po prostu nade mną przelatywał, był to taki po prostu ogromny dysk z takimi trójkątnymi zakończeniami. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Pan X. Dzisiaj rozpoczynamy 5 odcinek zjawisk paranormalnych, a dzisiejsze pytanie brzmi, czy wąż biblijny miał nogi? Posłuchajcie. Więc Biblia mówi, że wąż skusił Adama i Ewę do zjedzenia owocu z zakazanego drzewa. Po czym Zakary stracił nogi. Co nie? Stracił nogi, czyli że wcześniej miał nogi. A jak było naprawdę? Więc naszym poszukiwanym wężem jest Eupodophis, rodzaj węża żyjącego około 90 milionów lat temu, tak około plus minus, w późnej kredzie, tak? Znaleziony osobnik mierzył 88,5 cm długości i co ciekawe miał dwie kończyny tylnie, czyli pozostałości, które już się przekształcały, redukowały się, dwie kończyny tylnie, które dowodzą, iż stracił swoje nogi przednie, tak? Wąż później stracił całkowicie nogi, a Eupodophis stracił przednie nogi. Co ciekawe, innym dowodem jest to, że węże straciły nogi, jest to, że niektóre węże jak pyton królewski, czy w ogóle jakieś pytony, mają zredukowane tylnie kończyny w postaci kości udowych. Taka dodatkowa informacja, co też może dowodzić do tego, że nasz wspaniały wąż miał nogi wcześniej i stracił je w procesie ewolucji, ale można to czytywać na różne sposoby. Moim zdaniem Biblia się nie myli, wyprzedziła naukę o parę tysięcy lat wręcz na temat tego, że wąż stracił nogi. Oczywiście wąż to nie jest jedyny kandydat, który niektóre osoby mogłyby wskazywać. Mogli dodać by też, można byłoby też dodać z podejrzanych salamandrę oraz ajoloty. Salamandrę ze względu na to, że jest związek między tym, że dawniej wierzono, że salamandra może zabić, znaczy może zatruć owoce drzewa, przez co zakazane drzewo, które zabija, tak? Salamandra zatruwa, jest związek, ale salamandra ma nogi, nie straciła ich, jak nasz wspaniały wąż Eupodophis. A ajoloty standardowo mają kończyny przednie, ale nie mają kończyn tylnich. No co tu dodać, nie wiem, też ma kończyny przednie, no. Nie stracił ich, jak nasz wąż, który tak naprawdę stracił odnóża. To było główne powody, dlaczego salamandra i ajoloty nie, a wąż Eupodophis tak. To było na tyle, zapraszam do linku podanych w opisie, zwłaszcza tego filmu, bo jest tam wiele innych ciekawych stworzeń biblijnych, które mogły być pomieszane. Zapraszam także do wypowiedzenia się na temat filmu w komentarzach, na temat w komentarzach oraz do zobaczenia innych moich produkcji. Serdecznie zachęcam, ja się żegnam, cześć, czołem do następnego odcinka.